witajcie w kolejnym odcinku z Lafis Tenet 2 i kontynuujemy trzeci epizod. W poprzednim odcinku trafiliśmy dosłownie do piekła, ponieważ nie da się inaczej określić miejsca, w którym musimy męczyć się z nie jedną, ale z dwiema chłopcycami. Ach. Za każdym razem, gdy zjebana chłopca się odzywa, to mam ochotę wyciszyć je. Naprawdę. Finn, Penny, Anders, and what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Girls gotta sit on their asses while the males are outside? Zamknij ryj. Right on. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey. Ty nie masz prawa siebie nazywać dziewczyną. Shut up, Daniel. Zjebana chłopca. Yeah! I get to go outside! Hey! Ten Merrill to będzie główny antagonista w tym epizodzie. On właśnie tutaj zmusa nastolatków do pracy. I zjebana chłopca nas w takie gówno wpakowała. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah. You heard the man. Stop fucking around and get in your teams, alright? A Big Zoto jest z kolei jego prawa ręka. Merrill i Big Zoto będą główni antagoniści w tym epizodzie. You and me are gonna talk. Złoceńcy. Jakbyśmy już mieli dość problemów. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. I know, we really appreciate it. Thanks. Yeah, yeah, no ass kissing, please. Just watch out. Next time your brother fucks up, you're both gone ASAP. Look, I'm not trying to bust your balls, but this is a pot farm and he's a fucking kid. You hear me? Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh, 9. He's 9 years old. Jeez, tough age. Gotta keep a close eye on them. Yeah, not an easy thing to do out here. I know. Ain't no place for children. That's why I keep mine in New York. Isn't that hard? Of course it is, but it won't be forever. Okay, I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. Nie można się mu dać zmanipulować. Będzie czasami próbował być miły, ale to jest tylko i wyłącznie jego gra. No i też nie można z nim zadzierać, przynajmniej na razie, bo to się źle skończy. Na razie póki co nie zadzieramy z nim. Musimy robić co kazę, niestety. To jest wszystko jej wina. Zamknij ryj. Nie, nic nie jest okej, bo ty tu jesteś. I need this all done by tonight. No excuses. So get on it. Jak mu się zmienia nastrój w ogóle. I told him they'd all work late if they didn't finish on time. I hope so. Okay, I gotta make some calls. Well. What are you waiting for? You know the drill. W ogóle jest taki łajdak ma dzieci, to jest tragedia. What? Dude, this sucks ass. I feel like I'm in prison. No to prawda. I hear you. But we're not. This is just our job, man. We have to follow Merrill's rules. For now. Especially you. What do you mean? Co tylko psa z nią? He's not into having kids around here. So don't give him any excuse to get pissed off. Yeah, you never know with Merrill. Zamknij ryj! But scary when he loses his shit. Ta, ciekawe psa z kogo? Okay, i ciekawe kto nas w to wpakował? Not doing anything bad. I know you guys are having the time of your life. Ja wiem, że on powiedział ten Merrill, że to Finn tutaj powiedział na nas dobre słowo i że to dzięki Finnowi możemy tutaj pracować. No ale to Cassidy nas tutaj sprowadziła. A Finn załatwi nam pracę.
Ale to by pomóc Cassidy. Więc to ona jest zła. Kurde. Jak to się ro... Chwila. Spróbuj... Dobra. Okej. Okay. Chyba mnie wie co ogarniam. Jak to robić. Okej. Okay. Dobra, nie jest takie trudne. Muszę po prostu wyczekać na odpowiedni moment. Więc cóż, no, na razie niestety tak wygląda życie Sona i Daniela. Wpakowali się w tą pracę i pracują po to, żeby no, zarobić na te pieniądze na wycieczkę do Meksyku, żeby się mogli do tego Meksyku wybrać. I na razie za bardzo niestety nie mają innego wyjścia. Wszystko przez Cassidy, która nas w to wpakowała. No i przez Sona trochę też, no bo się na to zgodził. No ale też jego rozumiem, no on jest zdesperowany i jest gotowy zrobić wiele, żeby zdobyć te pieniądze. Dobra, zaraz to zrobimy, tylko to skończymy. Nie, no to w sumie nie jest takie trudne. Już powoli ogarniam, jak to robić. No właśnie, Cassidy, zamknij ryj! It's called Mustard Party, okay? What? You're playing Mustard Party? Jeez, that's so cool. I used to be on the scoreboard. Cool. I don't care. Oh, Joseph. Zamknij ryj! Shut up. No właśnie, słuchaj go, zamknij się. No tam Big Zoto w sumie nie jest aż taki zły, no. Myśli to samo o Cassidy co ja. Też jej nienawidzi i bardzo dobrze. Jedyna jego zaleta w sumie. Ale zawsze jakaś zaleta. Cassidy nie ma żadnych zalet. Jest brzydka, wkurzająca, bezużyteczna, głupia. Just slow down if you need to. I know. I will. Thanks, John. Ciekawe, jak długo jest co. Będziemy musieli to robić. To nie jest jakoś bardzo przyjemne, tym bardziej, że musimy szukać tych debili. Jak sobie rozmawiają o głupotach. Fuck, this is really boring. To wypierdalaj. That's the job. Don't think, just work. Okay. Dwie głupie kupce. Don't ask me to smile for the camera. Może przy odrobinie stadia się pozabijacie nawzajem. Nic nie powiem. Nie będę się wtrącał w ich głupią rozmowę. I don't think so. And be glad you're here. Ja ci tylko, Cassidy, wspomnę, że to ty nas w to wpakowałaś, głupia chłopcyco. Jak ja jej nienawidzę. Zamknij ryj. Ty lepiej spójrz na swoją fryzurę. Nie, no, ona jest bezcelna, pierdolę. Nie dość, że jest kurwiąca, nie dość, że jest zjebaną chłopcycą. To jest sama celność przypierdalać się do mojej fryzury. Ty lepiej za swoją fryzurę coś zrób. Jesteś obrzydliwa. A kurde, powiedziałem, obiecałem, że nie będę krzyczał. Już się denerwuję. Nie naprawdę. Ty sama jesteś mys. Oj, tylko spróbuj, to cię kurwa zabije. Dotknij tylko mojej fryzury, to cię zajebie. Ja pierdolę, jaka kopcę nienawidzę. Mówiłem, że ona jest kurzająca. I się teraz nie mogę skupić psa z nią. Ale widzicie,
jak ona jest bezczelna. Nie dość, że ona sama jest brzydka i ma tak obrzydliwą fryzurę, że mógłbym jej fryzurę krytykować bez przerwy. To jest ona ma celność myśleć, że jej fryzura jest fajna i że to on ma głupią fryzurę i ona jest sama celność i mówi, że o, powinna coś zrobić ze twoją fryzurą. Ty lepiej spójrz na siebie w lustro. Ja pierdolę. Nie dość, że chłopczyca, to jest sama celność myśleć, że jest piękna, a wszyscy dookoła niej są gorsi od niej. Z wyglądu. Nie zrobię coś, ale jakbym ja to już miał ocenić obiektywnie, to Son wygląda dużo lepiej od Cassidy. Ale tak dużo lepiej wygląda. If you could snap your fingers and go anywhere. Cassidy, we get it. Over and over. You don't want to be here. Give me a break. I can't. So what? Jak nie chcesz tu być, to wypierdalaj. Będzie tu lepiej bez ciebie. What about Louisiana? Zamknij ryj. Must be so sweet this time of year. Zamknij ryj. Okay, man. Calm down. Nie odezwę się do niej słowem. How about visiting Uranus? That's very clever, Big Joe. No. Bitch. Nobody's making you babies work here. Bic. Bardzo dobrze powiedziałeś. Juju, zastanam lubić tego Big Joe. Nie myślałem, że on może być aż tak spoko, ale zastanam go lubić za to, jak traktuje Cassidy. On ma dobre podejście do niej. Ma takie same podejście jak ja. Nie jest aż taki zły, jak myślałem, że będzie. Can you folks put a lid on it? We got shit to do here. Whoa. Damn. Easy for you to say, cowgirl. Some of us have to work. Please, I bust my ass like everybody else. O, ten moment, gdy dwie chłopcyce się kłócą, jak miło. We're always looking for an excuse. Ooh, it's 420. Hey, Sean, let's talk. Ow, my arm hurts. Wah, wah. Get off my crack, Hannah. We've been stuck out here for 2 hours. Jesteście obydwie siebie warte. Ale psa odrobinie stajecie, może się pozabijacie. Będę z tego dumny. Będę się cieszył, jak się pozabijacie. Obydwie nawzajem. Uwielbiam te momenty, gdy chłopcy walczą ze sobą. You know we voted to stay for a while. Once it's legal, we ain't got no more job here. Ten moment, gdy chłopcyce chcą siebie nawzajem pozabijać, to jest najpiękniejszy moment. Gdy chłopcyce siebie nawzajem nienawidzą, to jest naprawdę miła odmiana. Then go. Take the fuck off. Nie no, okej, nawet jak chłopcyca się ze mną zgadza w kwestii Cassidy, to jest grubo. Naprawdę. Ja nie pamiętam o tym, że ona się tak Cassidy nie lubi, to jest ciekawe. If we're a family, we stick together. You're on the bus, we're off the bus. Nie wierzę w to, ale zgadzam się z chłopcą. Hey, everybody chill. Z dwojga zakochana jest lepsza. Step back. This is our business. Just grow up, Cassidy. Stop acting like a princess. Thanks, mom. Anything else? Yeah. Ej. Nazywanie Cassidy księżniczką jest obrazą księżniczek. To zwykła zjebana chłopca. Zresztą ty tak samo. A już chciałem powiedzieć, że nie jest taka zła. Przepraszam, cofam. Jest zła, tak samo jak Cassidy. Jak każda chłopca jest zła. Hannah, sorry, I know. Hey, I don't wanna fight. No, wiedziałem, że ten moment, gdy chłopcyce siebie nienawidzą, to nie będzie to długo trwało. To było zbyt piękne, żeby długo trwało. Chłopcyce zawsze muszą się pogodzić. Niestety. Ale ja pierdolę, nazywanie Cassidy księżniczką to jest taka obraza dla Liny, dla Bloom, dla Layli, dla Icy, dla Raven i dla innych zajebistych księżniczek. Na pierścienie Bora Alisu. Nazywanie Cassidy księżniczką jest obrazą księżniczek. To zwykła zjebana chłopca. No dobra, wreszcie skończyliśmy. Jeszcze raz mnie dotknie, stuć psywale. Jak ja jej nienawidzę. Cheer up, my little Sean. No Finn, widzisz, jakie ja tutaj kosmary przezywam z tą chłopcycą? Other farms in the area is just straight down exploit your ass. You gotta be careful with those scissors. They're sharp as fuck. Yeah, no shit. Widzisz, Finn, jak tutaj jest ciężko? But you'll get it. Part of the fun. And sexier.
Later, Big Joe. Smile, asshole. So, did you have a good day at work, honey? No tak, no wiesz, ta dziewczyna są spoko. Nie są, jest teraz, nie są. Tego na pewno nie wybiorę. Nie. I did. Love the Jerry Springer moment. Ale tego też nie chciałem wybrać. I po co, jedyna opcja taka najlepsza to narzekanie na Daniela. Ech. Chciałem powiedzieć, że Kasidy jest wkurwiająca i za jej nienawidzę. They love to start shit with each other. Nie no, ja się będę samo z Finem, no. Short-term memory loss. Wolę Fina niż tą zjebaną chłopcę. Ja wiem, że on jest gejem i ja wiem, że on też tutaj trochę do nas zerwa, ale wolę takie towarzystwo, mimo tego, że sam nie jestem gejem, niż zadawanie się z kobietą, bo zresztą co to jest właściwie za różnica, skoro Cassidy i tak nie ma nic wspólnego z kobiecością. Właściwie to kurde... Że niby cyn jest? Dobra, może wybiorę tą opcję. Yeah. Too bad Meryl was in a pretty shitty mood from start. He ruined the day. Właściwie to nie ma żadnej różnicy płciowej między Finnem a Cassidy. Różnica jest jedynie taka, że Finn jest bardziej do lubienia. On w ogóle jest do lubienia, a Cassidy nie jest. Threats don't make people work better. I feel you, Sean. As always. That's why you're such a good fit for the family. You totally hooked us up. A job, cash. Friends, safety. Sean, everybody's cool with you two. Daniel is your secret weapon. I don't know. He's way too young for this bullshit. You gotta be zen about this. The more you try and control him, the less you have. It's deep, huh? Swear, he acts just like me. That's how I know he's smart. He's also got a kick-ass hermano. Nie no, to jest okej, na pewno jesteś pierdolion razy lepszy od zjebanej chłopcy. No zapytajmy go o jego historię. On mnie przynajmniej ciekawi jakoś, w przeciwieństwie do Cassidy, która jest nudna. So, what's your story? I mean, you don't have to tell me, but... Yeah, I was pretty lucky. My parents were... okay. I chyba nie. Brothers spoiled me. Aww, you were the baby boy. Like Daniel, but my family was kind of messed up. No. My dad was like a front for hot cars. Yeah, he'd steal, strip, and sell them. My brothers and I helped him. You know, typical shit. Till we got busted. Fucking feds wanted me and my brothers to testify. But my dad narked on us instead. Damn, Finn. That sucks. Czyli za co, za ojciec ich wciągnął? Jail. When I got out, I was like, fuck everybody. So I ojciec ich wciągnął w kryminała później? Anyways. Środnik odwrócił, tak? Cooler family out here, you know? I love traveling, checking out new things. Yeah, never gets old. Well, no to współczuję ojca w takim razie. Going to Mexico is the ultimate road trip. If we make it there, dude, who knows? It's pretty scary. So fucking far. Hey, it is. But you have time and a strong, damn it. Will. Yeah. Nothing can stop you from going there. It will be all right. Co nas znowu gra? Don't worry. Nie. Okay. Therapy's over. Oh, yeah. I gotta move those water tanks for the shower and stuff. It's cool you're doing your part, huh? Fin, możesz przy mnie zostać. Glad I can help. Ale nie w taki sposób, jak myślisz. Ale ja potrzebuję pomocy twojej, bo ja sobie... Ona się będzie do mnie dobierać, Finn! Ja cię potrzebuję, stary! Co ja zrobiłem? Nie, ja idę do Fina.
Jak jeszcze mogę z nim pogadać. Z daleka od niej, z daleka od niej. Z daleka od niej. What are you doing? The usual. Carving some wood. You're like a walking Swiss Army knife. Who taught you? Trzeba mieć dobrą relację z Finem. To jest istotne. It's an antique technique. Helps me vent out and focus. Yeah, I just let my hands sculpt the wood and sometimes I have good surprises. I'm just kidding, man. It's actually a cool cowboy thing I've been trying to do for a while, but I suck at this. It's just fun to relax. I can tell. Don't let me stop you, cowboy. No, on jest okej. Finn is too punk rock to be a farmer. No, ale właśnie dlatego, że jest punk, to jest taki trochę jak Chloe. A Chloe ja uwielbiam. Ale jej nie uwielbiam, ja jej nienawidzę. Kurwa mać. Niech ona się zamknie. Dobra, idziemy się zająć tą wodą, żeby mieć to z głowy. Muszę się trzymać z daleka od tych dwóch zjebanych chłopców, bo mnie kurwica sceli. Będziemy się trzymać blisko Fina. To jest plan, żeby się trzymać blisko Fina i z daleka od Cassidy. Bo ona jest, naprawdę, ona jest na tyle bezcelna, że ona już chce zmusić nas do tego, żebyśmy sobie inną fryzurę zrobili. Bo to będzie taką fryzurę, jaka jej odpowiada. Jeszcze nie dość, że ona siebie zniszczyła swój wygląd, to jeszcze brakuje tego, żeby się dobierała do Sona. Ja jej na to nie pozwolę. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego... A, no tak, bo to jest koptyca, no, no oczywiście. Dlatego fani Labnistra strzelbą Cassidy, bo to jest zjebana koptyca. Koptyca kocham najbardziej w końcu, nie? Najlepsze, koptycy są najlepsze, kurwa. Co nie? Fani Labnistra? Oczywiście. Tyle z własnego punktu widzenia, bo z mojego punktu widzenia to koptyce są najgorsze. Ja nienawidzę chłopców. O jacie, w tej ekipie naprawdę by się przydała jakaś Bloom albo Lina, no... Tak, czasy, w których Dark Angel twierdzi, że Bloom jest fajna, a kiedyś takiej nienawidziłem. No cóż, czasy się zmieniły. Bloom byłaby fajną przyjaciółką. Dla Sona, to na pewno. A Lina byłaby super opcją miłosną dla niego. No ale wiadomo, że Lina jest przeznaczona tylko jednej dziewczynie, a Son to nie jest dziewczyna. Ina jest przeznaczona Karisie. I tylko Karisie. Nie, naprawdę, jakby powstał ten sezon Loyrock i Lina miałaby wątek jakiś miłosny z facetem, który oczywiście pojawił się znikąd, tylko nagle się pojawił w jednym odcinku i już ma wątek miłosny z Liną, to naprawdę by się wtedy wkurzył na twórców, gdyby coś takiego zrobili. Penny's all over the place. He'll go anywhere. Żaden facet z Lorok nie zasługuje na Linę, tylko Carissa na nim zasługuje. I tak samo na odwrót. Tylko Lina zasługuje na Carissa. No sorry, no muszę nawiązywać do Lorok, bo teraz jesteśmy w takim momencie, że... Nie chcę bez przerwy gadać o tym, jak nienawidzę Cassidy, jak lubię Fina, bo to będzie nudne. Bez przerwy takie gadania, też się trochę muszę rozluźnić, co nie jest łatwe, zważywszy na to, w jakim ja towarzystwie przebywam. Dobra, gdzie to kurde miałem zostawić? Źle posadłem. Dobra, byle tylko z daleka od Cassidy. Którą od dzisiaj będziemy nazywać zjebaną chłopcą. Przynajmniej tyle dobrego, że ona nie śpiewa aż tak źle jak Steph. Zawsze mogło być gorzej z drugiej strony. Zamknij ryj! Zamknij ryj! Wkurwia mnie w niej to, że ona bez przerwy zarywa do Sona, flirtuje z nim, bez przerwy do niego zagaduje. To mnie naprawdę w niej irytuje. Ona to jest... Właśnie z niej jest taka atecjuska, która za wszelką cenę chce zwrócić uwagę Sona. Żeby na nią patrzył. I żeby się nią zainteresował. Strasznie też jej za to nienawidzę również. Gdzie ma tu kurde odłożyć? Się zgubiłem teraz. Chodzę z tym kanistrem, nie wiem co z tym zrobić. No tutaj cel mi się nie zmienił. Okej, w takiej sytuacji naprawdę by się przydała mapa.
żebym ja wspomniał sobie, gdzie to odłożyć. Wonder what they all say about me. Teraz kurde, ja tego sama męca. Kurde, gdzie mam to odłożyć? Tutaj gdzieś? Okej, tutaj. No biedny Daniel musi tutaj też pracować. Cassidy to powinna robić, ale nie wkurwia to zadanie, pracuje sobie, a Cassidy sobie gra na gitarze, to jest niesprawiedliwe. Nie dość, że jest wkurwiająca, to jest w dodatku leniwa. Dobra, co teraz? Jedziemy do Daniela. Don't forget me. Those guys sure know how to live outdoors. They taught me so much already. I won't. See you there. Daniel, musimy porozmawiać. Daniel! Daniel, bo ja mam cel, żeby z tobą porozmawiać, wiesz? Dobra, idziemy za nim w takim razie. Nie zamierzam tracić czasu na tą ekipę. Ja wiem, że pewnie byście chcieli, żebym ja zrobił tutaj wszystko, co jest do zrobienia. Nie! Why is that? I don't know. She's honest and tough. Nie! Nie, ty nie widziałeś. Ty nigdy nie widziałeś prawdziwej wojowniczki. Na oczy. Yeah. Maybe too honest sometimes. I thought that was a good thing. Not when she just likes to fuck with people. Well, she's cool to me. Sorry. No ja mam nadzieję, że to wkrótce wsadzę na oczy. Już wiem, że zaczynasz powoli zdawać sobie sprawę z tego, że Cassidy jest zjebana, a w końcu to zrozumie, że Kana jest zjebana. Więc nie martw się jakoś bardzo o to, że on lubi chłopcyca. W końcu mu psajdzie. I zrozumie, że takie dziewczyny jak Lina są zajebiste, a nie jakieś chłopcyce zjebane, które są wkurzające. A prawdziwą wojowniczką Daniel to jest Kairita z Kalixu. Załóż, że jej nie znasz. Taka fajna księżniczka z Kalixu. Na kryształy Kalixu. Jakbyś nie znał. Tak się składa, że ty, Daniel, masz moce jej dziewczyny. Liny z Borealisu. O właśnie, te moce. Sweet. But can you do it without your power? Well, you never bothered to teach me, so I found my own technique. Onward. Ready to rumble? Fucking A. Nice, Daniel. Let's start with our team Hao. Diaz Lobos. Come on. We don't have time for that. So, let's go. I'm ready. Hold up. Too many people over there. Let's hit the other side. Dobra. Daniel zaraz pokaże swoją potęgę, z której Lina byłaby dumna. The other side of that log looked secluded enough to be out of sight. Hey, can you move that tree trunk? Duh. Crystal Levitus. Nie, serio, za każdym razem, gdy on używa tego zaklęcia, to ja powinienem tutaj odpalić linę, mówiąc to Crystal Levitus. I może nawet to zrobię. Hey! Your face! Come on, I wasn't gonna drop it on you. Very... No ja myślę. Crystal Levitus. Nie, no nie potrafię tego tak fajnie powiedzieć jak Lina. Może gdybym wreszcie był kobietą, to bym to potrafił fajnie powiedzieć. Crystal Levitus. Dobra, kamienie to za łatwo chyba już są. Lecimy najpierw... Najpierw to to! To najpierw spróbuj. To będzie mocne. Let's try this. I want you to focus on these ugly mushrooms and blow them apart. Dude, I'll blow the shit out of that. Da jest. Crystal Levitus. Waiting. For me, you.
What the? Ej, to nie było Crystal Levitus. Aw, that's not hard. Bet it's different here in the summer. Think you can lift all those? I know I can. Crystal Levitus. Będę to za każdym razem mówił. Sorry, ale to jest zajebiste, no. Jakieś się za tą grę mogę nagrać wreszcie. Za to nagrywam. Tak o tym mazyłem i wreszcie mogę tą grę nagrywać. Crystal Levitus. Nie no, muszę tą linę tutaj odpalić, no. Za każdym razem, gdy on to Crystal Levitus rzuca, to muszę tam odpalić linę. Mówiąc o Crystal Levitus. Jest Zakarisu, to szczęścia brakuje. Nie na sumie sam robi Zakarisa, co? To sam to jest Karisa. That's amazing. I told you I will. Lina byłaby dumna. Wiedziałeś, Daniel, o tym zamiast... Pick a rock. Any rock. Okay. And... Let's test your aiming system. Wiedziałeś, Daniel, o tym, że spokrewniona jest z tobą księżniczka Borealisu, która też ma takie moce jak ty? Nazywa się Lina. Lina z Borealisu. Awesome. Okay. You're good. Lina Borealis. Let's spice things up a bit. Bring it on. Jest znana z tego, że kocha pierścienie? Bo pierścienie to jest symbol Borealisu i dlatego mówimy na pierścienie Borealisu. Czasami. Holy shit. That was not a fair fight. That's right. What's next? That was some next level shit, Daniel. I can do anything now. Hey. Naprawdę? Wszystko? Wszystko, byłbyś w stanie pokonać Linę? W Loirock. You still have to be careful with it, man. You always want it both ways. Use it, then don't. We just have to make sure you can control it. Well, it's no właśnie, kontrola jest ważna. Kontrola, spokój, opanowanie, tylko Karisa nie rozumiała i... Ty też trochę tego nie rozumiesz. What's wrong with you, man? I don't like this new emo Daniel. You keep throwing your attitude at me for no reason. Sick of it. No ale się nie kłóćcie. Nie będę mu mówił, że Finn ma zły wpływ. Zły wpływ to ma Cassidy, a nie Finn. To Cassidy jest zła, to ona jest problemem. Am I a bad big brother? Because I hang out with other people? You're always with them. That sucks. Oh, come on, Daniel. Bet you don't even want me around anymore. Don't say that. You know it's always you and me, Nano. I mean, never mind. That's it, enough. You're being a brat. Can't say anything without you having a shit fit. We're family. We still have a long way to go. We have to go together. Nie jestem zły na niego, jestem zły na Cassidy, bo to Cassidy ma na niego zły wpływ. Zna się na Sona. But you have to grow up now. Cassidy ma na niego zły wpływ. I to jest kolejny powód, dlaczego jej nienawidzę. Wow, no to teraz Daniel odjebał mocnego Crystal Levitusa. Lina byłaby dumna. Daniel? Crystal Levitus. No nie powiem, Lina byłaby dumna z siebie, gdyby to zobaczyła. Taką potęgę lewitacji.
Ale okej, okay, mamy zapis gry, więc w tym momencie sobie ten odcinek zakończymy. No jak sami widzicie, niestety tutaj już bez mieszkowania, tylko teraz już tak na poważnie. Relacja między Sonem i Danielem obecnie nie jest najlepsza, ponieważ taka pewna zjebana chłopczyca to wszystko rujnuje. No niestety, to jest coś, co bardzo mnie ogólnie irytuje w tym epizodzie i Square Enix oczywiście zrobili to specjalnie. Son, mimo tego, że ja mogę oczywiście wybierać takie opcje, które by go trochę tam zdystansowały, jeśli chodzi tam o Cassidy, to niestety Son, no, on jest pokierowany w tym epizodzie w taki sposób, że on tą Cassidy zaczyna trochę lubić i zaczyna się z nią zadawać, mimo tego, że ja robię absolutnie wszystko, żeby on jej nienawidził, no ale niestety za bardzo nie mogę za wiele zrobić i to jest coś, co mnie strasznie irytuje. Na całe szczęście pod koniec będę mógł to trochę zmienić, no ale na chwilę obecną sytuacja niestety wygląda tak, a nie inaczej. Daniel z kolei lubi finał, lubi się zadawać z Finem, Cassidy z kolei no nie wspada za nią i bardzo dobrze. No i w tym przypadku no to ja nie mogę być po niczej stronie jak po stronie Daniela właśnie, no bo Cassidy jest zjebana, Fin jest spoko. No a Son niestety tutaj no nie najlepiej się zachowuje, ale na szczęście będę to mógł zmienić pod koniec tego epizodu, więc to jest plus. Na chwilę obecną musimy przeżyć niestety to, że tutaj Cassidy ma zły wpływ na Sona. No ale już powoli będę mógł ten zły wpływ ograniczać w kolejnych odcinkach. No ale to już wszystko będzie się działo w kolejnych odcinkach. Na chwilę obecną to będzie na tyle. Na razie. I pamiętajcie, nienawidzimy Cassidy. Cassidy to jest zjebana kobieta, jest kurwiająca, nienawidzimy jej. Tylko Finn jak coś, a Cassidy może wypierdalać do piekła. To będzie na tyle. Na razie.